jakzagrać.pl. Tu znajdziesz sprawdzone gitary najwyższej jakości i nauczysz się grać na gitarze. Zapraszam. Cześć, z tej strony Grzegorz Myszor i w dzisiejszym odcinku nauczę cię utworu Wehikuł Czasu zespołu Jam. Nauczymy się tej przygrywki, która jest na początku, tego krótkiego wstępu, no i później oczywiście utworu, zarówno zwrotki, jak i refrenu, jak to grać biciem. I od razu na samym początku mówię, że jeżeli jesteś początkującym gitarzystą, to może być dla ciebie trudne. Ja grałem na gitarze 13 lat już prawie i mimo to ta piosenka, ten wstęp właśnie w tym stylu, możemy to nazwać fingerstyle, dla mnie mimo wszystko jest trudny. To jest jedna z tych piosenek, które są dla mnie bardzo trudne do przejścia. Mimo że znam inne piosenki fingerstyle i bez problemu je gram. Także są pewne rzeczy, które mogą być dla ciebie trudne. No i to jest jedna z takich, to jest jeden z takich elementów, który właśnie może ci przysporzyć trudności, szczególnie na początku. I żeby się tego nauczyć, to trzeba po prostu czuć rytm. Oczywiście bicie jest prostsze, no i z biciem się tego nauczysz, ale tego wstępu nie każdy się nauczy i to od razu wolę powiedzieć na samym początku, ale wytłumaczyć to właśnie dokładnie tak, jak to powinno się zagrać. Także posłuchaj, no i potem lecimy z nauką. Przygrywkę, ten riff, a po tym riffie kolejną, drugą zwrotkę, no i refren, a później już solo, ale solo to już absolutnie nie w tym poradniku. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj rytm, liczymy sobie go na 4. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i... Ta początkowa wstawka wybrzmiewa nam przez 4 takty, aczkolwiek bardzo trudno jest się skupić na tym, żeby tutaj bardzo technicznie, precyzyjnie grać tą lewą ręką i jednocześnie liczyć rytm. Także to jest element, który trzeba po prostu, w którym trzeba czuć rytmikę, żeby go w ogóle zagrać. Jeżeli jeszcze nie czujesz dobrze rytmu, jeżeli też z biciem na przykład musisz się czasem zatrzymać, żeby zmienić na jakiś akord, szczególnie na akord barowy, to jeszcze nie jest dla ciebie, daj sobie czas, możesz spróbować, ale jeżeli się nie uda, to absolutnie to jeszcze jest nie ten czas, żeby się tego nauczyć. Dla tych wszystkich, którzy się chcą tego nauczyć, to teraz jedziemy. Tu masz tabulaturę i tam też będziesz sobie tym pomagał. Chwytasz na początku taki jakby adur, ale nie chwycony tymi wszystkimi palcami trzema na trzech strunach na drugim progu. Wciskasz to samym palcem wskazującym, taka mini poprzeczka na czwartej i drugiej i trzeciej strunie na drugim progu. Nie musisz na razie wciskać tej drugiej struny. Normalnie jak się wciska adur w taki sposób, to oczywiście się wciska wszystkie te trzy struny. I sobie możesz grać właśnie w taki sposób adur, to jest jeden ze sposobów grania adur. Teraz wystarczą nam wciśnięte trzecia i czwarta struna na drugim progu. I co robimy na początku? Na początku uderzasz od piątej do trzeciej struny właśnie. Jest takie jedno uderzenie. I później szarpiesz pustą piątą strunę. I robisz hammer on na początku na trzeci próg, a potem na czwarty próg jednocześnie. W sensie trzeci, a potem od razu czwarty. I robisz hammer on środkowym palcem, czyli po prostu gdy wybrzmiewa struna, to wciskasz ją, żeby wybrzmiewała z dźwiękiem wyższym w tym przypadku. Później wciskasz jeszcze o pół tonu wyżej na czwarty próg piątej struny. Czyli masz
to szarpnięcie na trzech strunach. I potem jest pusta piąta, hammer on na trzeci próg piątej, hammer on na czwarty próg piątej. I później, po tych dwóch hammer onach, cały czas trzymasz tutaj ten wskazujący palec na drugim progu trzeciej i czwartej struny i grasz czwartą strunę na drugim progu, czyli masz coś takiego. I to musisz robić dynamicznie, ja ci też nie powiem do końca, jak to rytmicznie sobie wyłapać, bo ja ci nie jestem w stanie tego przekazać, ty musisz czuć ten rytm. Hammer on, jeden po drugim następuje bardzo szybko. Okej. Po tym grasz sobie taki fragment. Coś takiego. Najpierw szarpiesz tak jakby ten A-dur, który wcześniej mieliśmy wchwycony. Tak naprawdę to była druga, trzecia i czwarta struna na drugim progu. Teraz przesuwasz o strunę wyżej, czyli wciskasz w taki sposób tą taką mini poprzeczką wskazującym palcem jednocześnie piątą i czwartą strunę na drugim progu. I teraz grasz szóstą, piątą i czwartą. Później pustą szóstą. Jest takie raz, dwa, te trzy i jedna. Trzy i jedna. I później jest powtórka z tego, w sensie jest tak jakby niemalże powtórka z tego, co graliśmy wcześniej, czyli z tego hammer on. Tylko że teraz robimy coś takiego, że wciskasz sobie trzeci próg szóstej struny, grasz, szarpiesz, a później robisz hammer on na czwarty próg tej szóstej struny. I później piąta struna na drugim progu. Teraz już wszystko wyjaśniam, jest to uderzenie na szósta, piąta, czwarta, szósta sama, potem trzeci próg, hammer on na czwarty próg szóstej i potem piąta. Coś takiego. I mamy te dwa elementy. Coś takiego nam wychodzi. Czasem się tutaj nie szarpie tych wszystkich trzech strun. Czasem się na przykład tylko dwie uderzy, a czasem po prostu się przez przypadek uderzy jedną, tą szóstą i zagrasz sobie dwa razy tą szóstą strunę. I to też nie jest źle, po prostu w trakcie grania to się może zdarzyć i też się tym nie przejmuj. Po tym fragmencie, który ci pokazałem, mamy takie trzy dźwięki. Chwytasz sobie poprzeczkę wskazującym palcem, ale wystarczy, że chwycisz ją na drugim progu tylko na trzech górnych strunach, czyli na szóstą, piątą i czwartą, bo będziemy grali na szóstej i na czwartej strunie dwa dźwięki właśnie na drugim progu. I potem jeden dźwięk na czwartym progu czwartej struny. Czyli mamy szósta, drugi próg, potem czwarta, drugi próg i czwarta, czwarty próg. I tu wciskasz wskazującym palcem właśnie tą poprzeczkę na szóstej i na czwartej strunie, plus przy okazji wciskasz piątą, a małym palcem wciskasz sobie później tą czwarty próg czwartej struny. Okej. Jeszcze raz od początku ten. Tak to nam brzmi. I po tych grasz po prostu D-dur. Takie jedno delikatne strzapnięcie na D-dur. I później jest taki bardzo dynamiczny fragment. Musisz to dosyć szybko zagrać. I co robisz? Wciskasz na początku drugi próg trzeciej struny. Gdy go szarpniesz, musisz zrobić od razu hammer on serdecznym palcem najlepiej, lub małym, jak wolisz, na czwarty próg trzeciej struny i od razu zszarpnąć. W sensie wciskasz i zszarpujesz tak, żeby ona z powrotem wybrzmiała na drugim progu trzeciej struny. Czyli jest hammer on, zszarpnięcie. Coś takiego nam tutaj wybrzmiewa.
OK. Masz ten fragment i później grasz czwarty próg na czwartej strunie, ale robisz pull off, czyli podnosisz palec, tak, że, ale musisz jednocześnie już mieć wciśnięty drugi próg czwartej struny, żeby wybrzmiał właśnie dźwięk z, pod drugiego progu czwartej struny. Tak lekko szarpujesz, ale to jest właśnie pull off, że bardziej podnosisz tą, ten palec serdeczny właśnie z czwartego progu czwartej struny, tak żeby on wybrzmiał na drugim progu czwartej struny. Coś takiego musi być. Masz ten fragment. I potem na samym końcu tej tak jakby pierwszej części grasz, wciskasz trzeci próg piątej struny, szarpiesz go i robisz hammer on na czwarty próg tej piątej struny. Czyli tutaj jest środkowym, wciskasz trzeci próg piątej struny i później robisz hammer on serdeczny. Tak te palce się tutaj układają. I masz cały ten ostatni fragment. Coś takiego nam tutaj wybrzmiewa. I docelowo to jest dynamicznie zagrane. Także mamy tą pierwszą część. OK. I później, po zagraniu tego, co właśnie zagrałem, powtarzamy tą początkową część, czyli... Czyli, że niemalże połowę tego, czego się nauczyłeś lub nauczyłaś, powtarzasz i później grasz tylko coś takiego. To nie jest akurat trudny moment. Na początku wciskasz drugi próg trzeciej struny i szarpiesz czwartą, trzecią, czwartą i trzecią przede wszystkim, bo tutaj druga jest wygłuszona. Czyli wybrzmiewa nam dźwięk z tych dwóch strun, z czwartej i trzeciej. Trzecia wciśnie to oczywiście na tym drugim progu. I gdy to szarpniesz, to od razu robisz hammer on palcem serdecznym na czwarty próg trzeciej struny. OK. Później podnosisz ten palec serdeczny i szarpiesz tylko trzecią strunę na drugim progu wciśniętą. Czyli jest trzecia struna na drugim progu wciśnięta, szarpiesz dwie, czwartą i trzecią, hammer on na czwarty próg trzeciej, podnosisz to i szarpiesz od razu znowu trzecią, na drugim progu wciśniętą. Tu mieliśmy dwie, tu szarpiesz tylko jedną. Potem wciskasz serdecznym czwarty próg czwartej struny i potem robisz znowu coś takiego, że zrobisz taką mini poprzeczkę wskazującym palcem. Wciskasz drugi próg czwartej i trzeciej struny i grasz piątą, czwartą i trzecią, tak jakby odwzorowując A-dur. Musi wybrzmieć taki dźwięk z tych trzech strun. Czyli ten ostateczny fragment. OK, no i ta druga część. Tak to mniej więcej brzmi. Jak mówiłem, nie jest to prosty fragment. Ja mimo, że znam już go 3 lata potrafię go grać, tak naprawdę średnio potrafię go grać. Wytłumaczyłem ci każdy z elementów. Jeżeli ta wersja cię nie przekonuje, to wejdź na kanał Zagrywka i tam właśnie ten gitarzysta, który tam uczy, nie pamiętam jego imienia, ale właśnie też od niego uczyłem się tego, tej wstawki. On bardzo dobrze to wyjaśnia, bardzo dobrze też pokazuje, także jeżeli moja wersja cię nie przekonuje, to tam cię odsyłam, bo przede wszystkim liczy się to, żebyś ty się tego nauczył lub nauczyła. Także tym się posiłkuj. No teraz przechodzimy już do nauki bicia. Jak mówiłem, mamy tutaj rytm na 4 liczony. Przypomnijmy sobie. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i. I uderzamy sobie takie bicie. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Jeżeli te trzy uderzenia w górę są dla ciebie zbyt trudne do zagrania, nie potrafisz tam tego rytmicznie włożyć, żeby się z tym, że tak powiem, żeby się nie rozjechała u ciebie rytmika, to możesz sobie tam uderzyć tylko jedno uderzenie w górę. Będzie raz i dwa i trzy i cztery i. Na trójeczkę po prostu uderzasz w górę raz, no a potem jest cztery i. Czyli raz i dwa i trzy i cztery i. I to jest taka prostsza wersja tego bicia. Kiedy skończysz grać,
Tam jest coś takiego, że sobie liczysz raz i dwa i trzy i cztery i... Pamiętam dobrze ideał swój. Tak jakby zaczynasz takt, kończąc tą wstawkę, musisz chwilę odczekać, zrobić chwilę przerwy, żeby się skończył takt i dopiero od nowego taktu zaczynasz grać to bicie. To bicie będziemy sobie rozbijać niemalże przez cały utwór na dwa akordy. Na początku na jednym uderzasz du, du, zmieniasz akord, uderzasz góra, 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 du, góra, du, góra. I tutaj na przykład w pierwszej parze akordów A-dur i E-dur będzie właśnie taka sytuacja, że uderzasz raz i dwa na A-dur, raz i dwa, chwytasz E-dur, czyli cztery i dokończasz to bicie na E-dur. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Ok, później na fizmol i na D-dur tak samo. Zaczynasz na fizmol, raz i dwa, dokończasz na D-dur. Trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. I to jest, jak widzisz, nasz pierwszy wers. Nieparzysty. Zapamiętaj to, że to jest nieparzysty wers, jest taka melodia. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Ok. Teraz wers parzysty, będzie nieco inna melodia. Zaczynamy tak samo, bo jest akord A-dur i E-dur. Dokładnie tak samo, czyli na początku A-dur, dokańczasz na E-dur. Ale tak jakby dokańczasz ten wers, ten parzysty wers, na akordach początek na D-dur, wejdziesz na w dół na D-dur, a dokańczasz na A-dur, czyli raz i dwa i trzy i cztery i. Czyli w tym drugim wersie A-dur, E-dur, i potem D-dur, A-dur. Bo skończysz drugi wers, to jesteś na A-dur, więc nic już nie zmieniasz i zaczynasz grać od nowa trzeci wers. Ponieważ tam znowu mamy A-dur, ale co jest ważniejsze? Ta melodia, której Cię teraz nauczyłem, czyli w pierwszym wersie A-E, Fis-D, później w drugim wersie A-E, D-A, cały czas nam się powtarza. Czyli tak jakby melodia z dwóch wersów jest grana dokładnie taka sama w trzecim i czwartym wersie, potem w piątym i szóstym wersie, a potem w siódmym i ósmym wersie. Dokładnie tak samo się gra przez cały ten utwór i w pierwszej zwrotce, i w drugiej zwrotce. Także to jest duże ułatwienie. Zapamiętaj sobie tą kolejność z czterech taktów. A, E, Fis, D, A, E, D, A. I tak w kółeczko sobie to grasz. Ok. Gdy skończysz grać zwrotkę, przychodzi czas na refren. I tam też mamy stałą melodię, którą gramy przez trzy wersy. I tam grasz sobie akord E-dur. Raz i dwa, potem chwytasz fizmol i dokańczasz, trzy i cztery i, raz i dwa i trzy i cztery i. Potem chwytasz akord D-dur, zaczynasz, raz i dwa, a dokańczasz na A-dur, trzy i cztery i. Czyli mamy taką krótką melodię z czterech akordów, dwa takty. E-dur, fizmol, D-dur, A-dur. Raz i dwa i trzy. Raz i dwa i trzy i cztery i. Okej, okay. No i ta melodia będzie nam się powtarzała przez trzy wersy refrenu, czyli w pierwszym, drugim i w trzecim wersie. Później jest niemalże dokładnie tak samo w czwartym wersie, ci wspaniali ludzie, ponieważ początek grasz na akordzie E-dur i fizmol, tak samo. Raz i dwa i trzy i cztery i. Ale później, jak pewnie je kojarzysz, nie powrócą, nie powrócą już. Jest na akordzie D-dur dłuższy fragment i uderza się tylko uderzeniami w dół. Także grasz sobie ten jeden takt na akordzie E-dur i fizmol, ale później uderzasz tylko same uderzenia w dół na akordzie D-dur. Możesz lekko wygłuszyć, wtedy kładziesz tą zewnętrzną część tutaj dłoni, tu jest takie mięsko, i sobie to kładziesz około pół centymetra od mostka w stronę otworu rezonansowego, żeby lekko te struny wygłuszyć. I wtedy one właśnie dokładnie brzmią. Nie musisz tego robić, możesz to zrobić, po prostu to dobrze brzmi. I grasz jeden takt na samym początku na ten D-dur. Raz i dwa i trzy i cztery i. Same uderzenia w dół, za każdym razem jak wyliczasz cyferkę lub mówisz i, czyli 8 uderzeń na samym początku. Raz i dwa i trzy i cztery i. A później masz kolejny takt na D-dur,
ale uderzasz na raz i dwa uderzenia w dół. Raz i dwa i trzy i cztery i... Ale na dwa i trzy i cztery i robisz pauzę, czyli wygłuszasz struny i tam nic nie wybrzmiewa. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa... I ty już potem grasz tą wstawkę znowu. Jako przerwa między refrenem a kolejną zwrotką, no i po tej wstawce grasz kolejną zwrotkę. Także zagram od tego w momentu Ci wspaniali ludzie i zaśpiewam. Ci wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już. I tu byśmy grali od razu właśnie tą wstawkę. Także mam nadzieję, że mniej więcej wiesz, o co chodzi, wiesz, jak sobie to ułożyć. No i też daj sobie czas na to, żeby opanować to bicie, żeby to wszystko rytmicznie jakoś złapać, bo to też nie jest aż tak prosty utwór, jakby się mogło na początku wydawać. No i przede wszystkim też w tej tonacji do zaśpiewania jest trudny. Także jeżeli na przykład jesteś facetem i masz podobny głos do mnie, to może ci być trudno zaśpiewać to w tej tonacji. Możesz sobie kapelasterem pomagać, kładąc na różne, że tak powiem, progi i dostosowywać melodię i tonację do swojego wokalu, żeby ci było po prostu łatwo śpiewać. No a przede wszystkim ten utwór polecam się go nauczyć, bo przyda się na niejednym ognisku. W moim przypadku dosłownie zawsze gram wehikuł czasu, no i wszyscy śpiewają. To jest jedna z tych piosenek, które po prostu wszyscy znają, także bardzo polecam się tego nauczyć. W tym wideo poradniku to już jest wszystko. Jeżeli się podobało, to tapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, polub nas też na Facebooku, tekst chwytami do tego i wszystko, co potrzebujesz, jest na stronie jakzagrać.pl, link to na dole w opisie, tam jest też PDF do pobrania, także bardzo polecam z tego skorzystać. Jeżeli jesteś początkującym gitarzystą, to wejdź na gitara@podstaw.pl, tam kurs dla początkujących. Nie będę zbyt wiele o nim mówił, żeby już nie przedłużać. Na stronie jakzagrać.pl kurs akordy barowe bez tajemnic, żeby się dobrze akordów barowych nauczyć, wreszcie opanować. Także to wszystko, co potrzebuje początkujący gitarzysta, jest na jakzagrać.pl. Teraz już nie przedłużam. Trzymaj się, do zobaczenia, no i na razie. Hej!